Hej, siemaneczku ludziska, ja jestem Mikrus i dzisiaj zagramy sobie w Garry's Moda, tak jak widzicie. Zagramy sobie w horror na mapce Nekrofobia, moi drodzy. Także zobaczymy, co nas tam czeka. Zrobiłem warunki sobie takie, żeby było ciemno. Rolę to opuściłem, niestety nie zdążyłem wczoraj wieczorem nagrać tego odcinka. Ale jest w pokoju ciemno, mam oświetloną tylko paszczę. Zobaczymy, co z tego będzie. Nie grałem w Garry's Moda, generalnie nie grałem za wiele, także nie za bardzo jestem zaznajomiony z tą grą. Znam tylko podstawowe, tutaj podstawową kontrolę. Wiem, że sobie. O, cholera jasna, ale ja tu mam tutaj to głośno. Nie chcę mieć tego tak głośno, bo będzie lipa. Chociaż może będzie lepiej. Dobra, tak będzie chyba wystarczająco, bo tak to będę krzyczał. Nie będę kontrolował swojego głosu. Van. Chodzi o tego vana, tak? Okej. Ten van się do nikąd nie wybiera. Dobra, generalnie wiem, że to widziałem na YouTubie, że tą bronią można takie różne rzeczy robić, ale skoro gramy w horror, nie będziemy używać takich fancy weapons, tylko będziemy sobie używać staromodnych shotgunów przykładowo. O, kuszę mamy jeszcze nawet. Ciekawe. Spoko. Da się przybliżyć. O, shotgun. Tego też ma alternatywny strzał, spoko. Mówię, ja jestem tutaj nowy w tym temacie, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tym bardziej zaczynamy od horroru. Mamy łom jeszcze, okej. No dobra. Co, shotgun chyba będzie najlepszy na razie. Shotgun będzie najlepszy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy, czy wam się w ogóle serie takie z horrorów spodobają. Jeżeli tak, to pamiętajcie, napiszcie jakiś komentarz. Napiszcie, czy chcecie, abym... Napiszcie, czy chcecie, abym nagrywał więcej takich rzeczy. Dobra, może znajdziemy pomoc w tym domu. Ta czaszka nie sugeruje zbyt wiele. Wchodzić tu. What the fuck? Drzwi się otworzyły. Z latarką zobaczmy, dobra, co jest w tych drzwiach. To fuck. Wow, ale ty brzydki jesteś. Wolny. Drzwi się za mną zamknęły. Co to jest? Same się otworzyły? Nice. A, czyli on był przycięty tą piłą i przyszpilony do. Do ten. Mogę podnosić rzeczy? Okej, okay, nice. Przyszpilony do ściany był. Dobra, lecimy dalej. Zamknąć drzwi? Nie mogę. Okej, te są zamknięte. Trochę ciemno tutaj jest, ale to horror jest w końcu. Sterowanie tak trochę bardzo szybko chodzi ta postać. Nie mogę się zmieścić w drzwi. Tu coś... Odsunąłem to? Okej, ja to odsunąłem. Tu leży jakiś trupiszcz. Wow. Ruszył się. Jesteś brzydki. Ty to w ogóle jesteś brzydki. Okej. Co my tu mamy? To wygląda mi na... Tak jest, to mi wygląda na apteczkę. Niestety nie potrzebuję, to znaczy niestety, stety może. Nie potrzebuję czegoś takiego. Okej, tu jakieś podpowiedzi mi wyskakują. Czekajcie, czy ja mogę tą szafę przesunąć jakoś wygodniej, lepiej? Nie wiem, czy chcę tam wchodzić. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może najpierw się rozejrzę. Tutaj. O kurwa. Chyba sobie jednak trochę podgłoszę, bo jednak za mocno ściszyłem. What the fuck? Okej, tam są gnaty jakieś. Ciemno tu jest jak w dupie. Mam kolejną apteczkę. Martwi mnie na ilość tych apteczek. Ja się kurwa wystraszyłem tego dziadostwa. Będzie grubo, będzie grubo. Nie wiem, czy pamiętacie taki. Czyli nie, czyli muszę iść tamtędy. Dobra, tu nie ma innych drzwi. Mi się wydawało, że tu będą jeszcze jakieś drzwi. Tu musimy iść tędy jednak.
A ja nie wiem, czy pamiętacie taki horror jak Dead Space. Uwielbiałem to. Czekaj, czy mogę to przesunąć? Bo nie mogę się wcisnąć tutaj. Za gruby jestem przez tą kratkę. A, trzeba podskoczyć, okej. Okay. What the fuck? Okej. Wszędzie lecą jakieś trupy. Nie wiem, czy pamiętacie takie coś jak Dead Space. W tych skrzynkach chyba nic nie może być. Tak mi się przynajmniej wydaje. A, czwórka jest shotgun, okej. Dead Space. Dead Space 1, 2, 3. 1 była po prostu świetna, 2 też była bardzo dobra. 3 już nie tak bardzo, ale i tak bardzo przyjemnie się to grało. Zajebisty horror. Polecam, jeżeli ktoś nie grał 1. Wow. Kurwa, kurwa, zauważyłem, że tutaj jest tak ciemno. Co to idzie? Wow. Okej, headcrab, tak? Trochę mi zabrał hapsów, ale nie wiem, czy chcę tu brać, bo ta... A, już wziąłem. Ta apteczka wyglądała na bardzo dużą. Dobra, chcę iść tam, czy chcę iść tutaj? Wow, jaki skurwysyn, jak się wystraszyłem, nie? Dzięki, chyba, ile możesz. Tego to się wystraszyłem, mnóstwo jumpscare'ów tutaj jest. Co to było? Pistol ammo, armor battery, okej. Okay. Otworzyć? Nie, jestem w stanie to przepchnąć. Jestem, ale tu nic nie ma. No tak się wystraszyłem, nie powiem, że nie. Nie wiem, czy chcę łamać kolejne deski po starcie. Jakiś coś brzydki, jest tu coś jeszcze? Nie ma. Dobra, tu mamy aptekę. Pistolecik. Ammo do pistoletu się przyda. Może pistoletu sobie poużywamy. Mamy dużo ammo. O, to się biega. Okej. Okay. Potrzebujesz teraz, żeby cię trochę... Żeby cię zładować, to teraz sporo potrzebujesz naboi. Myślałem, że to jakaś broń. Okej, więcej amunicji do pistoletu cały czas. Przydałoby się do shotguna znaleźć. Znaczy do shotguna mamy jeszcze sporo amunicji, ale... Może z tej kuszy komuś wypieprzę, zobaczymy. O kurwa. Tego się nie spodziewałem. Wow, znowu nie spadłem, kurwa mać. Cholera jasna. Nice. Nie wiem, czy chcę wskakiwać do tej wody. Do wody sobie wskoczę może, ale z shotgunem. Tu nic nie ma, dobra. Czy ona miała po prostu mnie zatrzymać? Więcej nie ma. To krzesło mnie trochę niepokoi. Weźmiemy sobie shotguna, bo widzę, że coraz ciekawiej się tutaj robi. Aha, resta. No ja się czułem, że tu staniesz. Wow, co to? Headcrab. O, czy jednak w skrzynkach coś się może znaleźć? Jest shotgun ammo, 20 ammo do shotguna, to sporo. Dobra, to jedziemy z shotgunem. O, ktoś się pojawił. Okej. Drzwi zamknięte. O, chyba tędy nie przejdziemy. Co to jest? Co to jest?
Wow. Wow, wow. Co to kurwa było? Idzie jakiś patrz. Co to za knut tutaj wisi? Okej. Alternatywny strzał. To się marnuje, spoko. Wow, 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 wow. Tak się nie... Dobra. A ty gnojku, nie strasz mnie tak. Wszędzie spadają te ciała. Szczęście nie wstają ponownie. Co my tu mamy? Mamy jakieś apteczki, luz, o, jest amunicji trochę do shotguna nawet, nice. Nice, very nice. Co to jest? Tu się coś stanie, podejdę do tej skrzynki i spadnę na dół? Nie? Kibel się spuknął tu. Nie, to jest lampa. No i co ja mam tu zrobić dalej? Wodę spuchnąłem i wychodzę. Co, wracamy? Żeby te drzwi były odblokowane teraz? Nie. Danger. Tu nie było innej drogi. Tam jest wejście. Dobra, tego wcześniej nie zauważyłem. Dobra, poszło. Trochę HP straciłem, ale... Za dużą czułość tu chyba mam, ale to już nie będziemy teraz wygrzewać. Ja mogę tu wyjść? What the fuck? Teraz mi się nagle drzwi otwierają. Lewo czy prawo? Skażona arena... Boże, skażona strefa jest tutaj. Z tej strony idziemy na skażoną. Co to było? A nie, to ja przesunę łapkę. Skąd ty wyskoczyłeś? Dobra, trochę shotguna. Tu jest jakaś amunicja jeszcze, chciałbym podnieść. Dobra. Elegancko. Uda się zniszczyć, dać. Wow, 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 wow. Ty gnojku. O, resist. Okej. Okay. Się wystraszyłem tego, no ja nie spodziewałem się, jak był za plecami. Wow, skąd ty się... Gdzie one wyskakują tak znikąd, nic z dupy, nic z pietruchy. Dobra, to przestawmy. Checkpoint, okej. Okay. Czyli dobrze idziemy. Czyli przeszedłem na drugą stronę. Nie, wróciłem się tutaj, ale syf. No ale checkpoint odblokowałem. No dobra, to idziemy. Idziemy w takim razie z powrotem. Idziemy w tą drugą stronę.
Na dół czy do góry? O, to jest dobre pytanie. Tu jest woda i martwi się ciemniki z wody. No właśnie, kurwa. Widziałem, że jakiś gnój z tego wyskoczył. Uleczmy się. Armora troszkę dostaliśmy. Te drzwi są zamknięte, dobra. Idziemy do góry. Mogę sobie Pepsi zamówić? Nie? To nie. Trzeba włączyć prąd. No, kurwa, fuck this shit. Schody się rozwaliły, co teraz? Dołem mam iść teraz? Teraz się otworzą? Nie. Potem wejdę, co? Nie wejdę? Wejdę. Gościu, ciebie chyba nic przyjemnego nie spotkało. Kurwysyn, tam by się nie da wejść. Taka mi jest niepotrzebna, ale amunicję jak najbardziej wezmę. Do pistoletu to mamy już tej amunicji od groma. A nie będziemy się bawić pistoletem, bo za długo się ich zabija. Kurwa, słyszę jakieś szepty, nie? Straszne to jest. Mam jeszcze za broń do wyboru, chyba sobie SMG wezmę albo pulsator tego rifle. Tu jakiś wariat koło jest, tam siedzi jakiś świr, zniknął. What the fuck? To coś tak jakby mnie uderzyło. Otwieraj to. Zasłonił się cwaniak. Okej. Okay. Nie, to nie. Nie chcę, żebym się z tobą pobawił, to nie. Idę dalej. Myślę, że coś tu leży. Nic za mną nie przylazło. Odsunę sobie to, żebym mógł spierdolić w razie był tam. Tam jest znaczek. Okej, zasiliśmy, ale zasiliśmy coś innego chyba. A niepokoi mnie to, że tutaj jest amunicja, jest dużo leczenia. Kurwa mać, uruchomiliśmy coś niedobrego. Dobrze, że mam tyle amunicji do shotguna. Uruchomiliśmy coś złego na pewno przez włączanie tego prądu. Jeszcze tu gówno widać. O, już tam biegają te fragmenty. Nie mogę przejść przez nich. A, nie mogłem przejść, bo tutaj to małe gówno jeszcze z niego wypadło. Czyli jak zabiję tego, to jeszcze głowa została. A, zajebiście. Jakby tego było mało. Dobra. Czyli trzeba celować w głowę bardziej. Ja bym tak z Magnuma sobie poszczelał. Tego dobiłem, głowa zostaje, nie. Dobra, coś słyszę, ale shotgunem jednak jest najlepiej. A, fuck this shit. To się bardzo fajnie spisuje. Podoba mi się.
No co z tobą, gościu? Nie chcesz wyjść? To nie. Rozumiem, dlaczego się zamknąłeś teraz. Tu leży trup, kurwa, tego wcześniej nie widziałem. W ogóle bebechy. Bebechy mają jakieś porozcinane. Dobra, wezmę sobie to leczenie. Za wiele go nie ma, ale sobie wezmę. Musimy zejść tam na dół z powrotem, gdzie te drzwi były zamknięte. Ty nie działasz już, nie. Są otwarte, dobra. Zamknąć mogę. Czy nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Tu gościa przytrzasła maszynka. Gdzie mnie bez powodu zabarykadował te drzwi. I to tak ostro. Pchamy się w jakieś gówno. Dobra, przydgana jak najwięcej ammo. Tyle mam, a może... O, teraz tu cię zauważyłem. Pomontuję tym łomem. Dźwięki mają takie sobie nawet przerażające, chociaż nie jest tak dobre jak Dead Space, moi drodzy. Ach, co to jest? Ciebie muszę zabić, ty na pewno wstaniesz. Przy ścianie jest. Okej. Tamten gnoi też wstanie, na pewno. No, oczywiście, żebyś wstał. Dobra, trochę więcej armorki, czemu by nie? Łom jest potężniejszy niż ten, niż shotgun. Jesteś w stanie to zniszczyć? Nie. Chciałem się upewnić. Dobra, czy potrzebują klucza? Kurwa, nie wiem, panie. Pista jeden. Się wystraszyłem też go. Dobrze się obróciłem, bo by mnie zaatakował cwaniak. Co to jest? Ale śmietnik. W kiblu takiego śmietnika bym się nie spodziewał. Dobra, trochę HP. Tam mamy... Myślę, że coś się tu pojawiło. Też wstaniesz? Wstaniesz, tylko nie teraz jeszcze, co? Dobra, trochę armorki. Wstałeś już? Nie. Wow, jeszcze to jest gówno małe. Strasznie tu jest ciemno, nie? To kółko nam ograni... Jesteśmy ograniczeni do tego kółka. Gaz? Podniosłem benzynę. Aha, tą. Mamy klucz. Mamy benzynę. Jedną z trzech, o Boże. Dosyć spora ta mapa. Co to za bydle, kurwa? Rzuca we mnie krabami. Ten prąd podziała na wszystko. Coś jeszcze? O, jest jeszcze jeden. Jakie bydle, ty. Wstałeś? Nie, nie wstajesz, dobra. Nie. Ty już raczej nie wstaniesz. Dobra, otwieramy. Może zamkniemy, albo nie. Jak będą otwarte. Będę musiał uciekać i co? First aid.
Dobra, mamy tu magazynek z aptekami. Mam 98 życia, to nie będę tego na razie brał. Czyli potrzeba. Dobra, zaatakowaliśmy ten generator. Potrzebuję jeszcze dwóch karnistrów. Tu nie przejdę. Znowu był ten gościu, kurwa. On nie wróży nic dobrego, lewo czy prawo? Pójdziemy tym razem. Chuj, tu jest ciemno, jak nie wiem co. Pójdziemy na prawo może jednak. Okej, okay, jest karnister, dobrze, tutaj doszliśmy. Coś przyszło znowu. Jedzie to bydle znowu. Tam jest muszę go archimy gnoja. Wytrzymał jeden strzał. Chodzą zombie. Chodzą headcrab. Jeszcze coś zostało, chodzą headcrab. Dobra, te drzwi się nie otwierały. To musi, to ma jebnięcie, tak, kusza ma jebnięcie. Może sobie z SMG-ka postrzelamy trochę. Nie ma alternatywnego strzału, albo nie ma amunicji, bo widzę, że coś tam jest napisane. Prawie do niego. Testujmy sobie SMG-ka. Liczyłem, że się nie otworzycie. Jest... ale nie, ta benzyna... ta benzyna wygląda... Okej, okay, SMG nie jest zły. Nie jest zły, trochę dużo hałasu. Nieodpowiednia benzyna, okej. Okay. Dobra, widziałem sobie tą apteczkę, czemu by nie. Albo do shotguna, ewidentnie musimy używać shotguna. Albo tego drugiego, Pulse Rifle, zobaczmy sobie. Zamurowane. What the fuck? To robi robotę, nie? Co to było? Co to za broń jest? Ty? Dobra, nie będziemy tego używać, bo straszny bajzel zrobiło. Straszny bajzel. Okej, 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 okej. What the fuck? What the fuck? Skąd te zwłoki spadły? Bol. Dobra. Więcej nie ma. Jedziemy z shotgunem, chyba najlepsze na to wszystko. Co my jeszcze mamy? Mamy granaty, mamy RPG, ale z RPG to mógłbym nie przeżyć tego wystrzału w takich ciasnych zakamarkach. Dobra, to się nie... Fuck! To już dałem na to łapać. Nie było tego widać w ogóle. A, idzie. Krab też został. Nie ma kraba. Teraz to cię widzę. Dobra, jest taka. Ale to niech sobie leży tutaj, bo ja nie potrzebuję jej teraz. Zombie torso zabiłem, czyli głowa została. A tam mogła spaść. Dobra, mamy kolejny karnister. Mamy wszystkie karnistry. Tam się nie da wejść. Tam jest amunicja i wszystko jest. I szczerze powiedziawszy, nie chce mi się tam wchodzić nawet. Mamy amunicję, mamy aptekę. Wszelki wypadek, wolę do niego jeszcze strzelić. Okej, okay, czyli wyszliśmy tutaj. Nie widziałem, że tutaj jest ten. Otworzyły się drzwi tutaj, okej. Okay. I się zamknęły, zajebiście. Do shotguna, więcej ammo. No,
zobaczymy jak przejdziesz, jak ci deski nie wezmę. Przejdziesz? Kurwa, ale mi to życie zabrało. Jeszcze coś, jeszcze głowa. Okej. No kurwa. Serio? Gdyby te pieprzone głowy jeszcze nie zostawały, to by było... Dobra, muszę alternatywnym strzałem strzelać. Dobrze, to są takie wolne. Rozdupczam obu. Głowę. Nie, głowa została tym. Może mocniejsze trochę. O, teraz rozwaliłem z głową razem. Okej. Fuck you, shit! Ilu ich tu jest? Smagnacy, baniak? Mam wrażenie, że tam głowa jeszcze leży. Co jest kurwa, nie mogę go zabić? Dostaję przecież. Może tutaj tekstura dostawała. Myślałem, że tam ktoś siedzi, a to jest ten. Okej, czy ten samochód nas stąd wyprowadzi? Czyżby to miał być już koniec? Co to było? Okej. Chyba na tyle, moi drodzy. Dajcie znać, czy wam się to podobało, czy kamerka jest dobrze ustawiona, czy powiększyć kamerkę. Generalnie mapka fajna, spoko. Także do zobaczenia wszystkim. Cześć.